Cześć, w tym wideo opowiem Ci parę zdań o badaniach lekarskich na uprawianie triatlonu. Oczywiście robię to tylko dlatego, ponieważ jeden z kolegów napisał mi na maila, a mianowicie potrzebuje orzeczenie lekarskie, żeby bez przeciwwskazań uprawiać triatlon i wyrobić licencję. I po krótkim czasie wyjaśnił mi, na czym to badanie lekarskie i uzyskanie licencji ma polegać, a mianowicie zawodnik objęty licencją powinien posiadać ważne badania lekarskie lub orzeczenie o braku przeciwwskazania do uprawiania triatlonu. Badania powinny zawierać formułę orzekam brak przeciwwskazań do uprawiania triatlonu lub zdolny do uprawiania dyscypliny sportu triatlon. Przy wyrabianiu licencji rocznej należy wgrać skan lub zdjęcie badań do aplikacji lub przesłać pocztą wraz ze wnioskiem. Przy licencji jednorazowej należy złożyć oświadczenie, że się posiada badania ważne. Także, jak już ten kolega uzyskał u mnie takie orzeczenie lekarskie, to zgłosiło się parę innych osób. Także, jeżeli jesteś osobą, no, nie taką jak ja, wątłą, tylko prawdziwym sportowcem, prawdziwym zapaleńcem triatlonu, to zapraszam Cię do Wrocławia. Oczywiście Kmicica 1A. Umów się internetowo poprzez maila lekarz@krasnicki.com.pl. Powtarzam, lekarz@krasnicki.com.pl i myślę, że będziesz mógł się cieszyć tym naprawdę sportem o submaksymalnym, a można by powiedzieć nawet maksymalnym wysiłku energetycznym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i zapraszam Cię na kolejne wideo. Tutaj gdzieś subskrypcja kanału, no i oczywiście zapraszam również na badania triatlonistów, prawda? Także sport wybitnie do jakichś osób zaangażowanych, dla pasjonatów, a nie dla mięczaków takich jak ja.